Kurde, jaka jasność się zmienia. Nie umiem nagrywać tego. Ja pierdzielę. Cześć, siemanko, witam was bardzo serdecznie w pierwszym materiale na kanale z serii Zapytaj Storm Chasing Poland. Q&A, dokładnie tak. Z początku ten materiał miał być specjalny z okazji wbicia 3000 subskrypcji, za co oczywiście bardzo dziękuję. Nie sądziłem, że w tak szybkim tempie uda mi się to zdobyć. Jednak w dalszej części materiału powiem również o innych rzeczach, o planach na kanał oraz o tym, co będzie się działo w tym sezonie burzowym. Na samym wstępie chciałbym wam przede wszystkim podziękować za waszą potężną aktywność na kanale, która nie tylko się objawia wysokimi wyświetleniami i lajkami, ale przede wszystkim skupia się na super aktywności w komentarzach, bardzo kulturalnej, rzeczowej. Pytacie o bardzo fajne rzeczy, na które się staram zawsze odpowiedzieć. Zawsze uważam, że relacja twórca-widz jest najważniejszym aspektem prowadzenia kanału na YouTube. Zawsze staram się właśnie jak najbardziej integrować z wami, czy to odpowiadając na komentarze, czy to sugerować się waszymi opiniami na temat filmu, czy właśnie pomysłami na dalsze materiały. Zawsze się do tego stosowałem i jak widać, widzimy fajny efekt w postaci coraz co lepszych materiałów zawierającymi coraz co ciekawsze rozwiązania, czy to że do genezy powstania danego zjawiska, załóżmy, nie wiem, jak były superkomórki, mówiłem, jak powstaje ta superkomórka, czym jest ta burza, tak? Omawiam sytuację prognostyczną, pokazywałem na radarach, co się dzieje, tak, żebyście wiedzieli wszystko, co się dzieje. Zawsze starałem się w jak najprostszy sposób pokazywać wam moje łowy. Wiele słowców, takich, którzy dosyć bardzo profesjonalny, ale i ciężko słowny sposób nazywają zjawiska, tak? Bardzo ciężkim językiem, z którego zdaję sobie sprawę, że wiele osób go nie rozumie. Także chciałbym właśnie zacząć od pokazania wam na w prostym językiem, jak to wszystko wygląda. A w przyszłych materiałach być może właśnie będę używać nowszych terminów, jakichś bardziej zaawansowanych, kiedy już zrozumiecie podstawy. Wasz odzew pod filmami zawsze był dla mnie motorem do działań, zawsze mnie to najbardziej motywowało i jeszcze raz chciałbym wam podziękować za tak fajną aktywność w komentarzach i mam nadzieję, że utrzymam to jeszcze przez następne wiele lat. Wasza aktywność pokazuje, jak bardzo zaniedbanym tematem na YouTubie jest content związany ze zjawiskami burzowymi. Także pokazuję to tylko, jak jesteście ciekawi przeróżnych rzeczy, czy to jak powstaje jakaś tam burza, jak to się w ogóle tworzy, skąd to się bierze. Każdy, myślę, jest z tego ciekawy. Dlatego właśnie chciałbym wam zapowiedzieć przyszłe nadchodzące serie, które już teraz śmiało mogę powiedzieć, będą seriami edukacyjnymi, które będą się skupiać głównie na pokazywaniu wam, czy to na zdjęciach, czy to na jakichś animacjach, jak coś powstaje w chmurach, jak coś się tworzy. Będę wam omawiać jakieś terminy związane z pogodą. Oczywiście na samym wstępie chcę wam powiedzieć, że nie jestem jakimś ekspertem w dziedzinie meteorologii. Ja też wszystkiego jeszcze nie wiem, także oboje się, mam nadzieję, że czegoś nauczymy z tej serii i myślę, że dzięki temu będziemy mieć fajny kącik na kanale, taki encyklopedyczny, z którego każdy będzie mógł coś wynieść. O dalszych działaniach w tym projekcie dowiedzie się dopiero w przyszłości. Tymczasem przejdźmy do głównego tematu dzisiejszego materiału. Wiele z pytań pojawiało się wiele razy, czasami w różnej formie. Niektóre pytania były takie, na które wymagały po prostu dłuższej wypowiedzi, ale były i też takie, na które mógłbym odpowiedzieć jednym słowem, także postaram się tutaj zadowolić was wszystkich. Po prostu straciłem te pytania do takiej formy, żeby jak najwięcej osób uzyskało na nie odpowiedź, czyli nie wiem, jak ktoś załóżmy spytał się mnie, czy jak wyglądała moja przygoda z burzami, jak się zaczęła. A ktoś inny spytał, czy kiedy w tym roku, załóżmy, zacząłem interesować się burzami, czyli w takiej sytuacji po prostu połączę te dwa pytania i uzyskacie odpowiedź na nie oba. Nie przedłużając, zaczynajmy. Pierwsze to pytanie zadał Sebak z TV. Jak zaczęła się twoja pasja związana z burzami oraz czy planujesz pościgi za burzami na skalę ogólnokrajową? Przejdźmy może od razu do pierwszego pytania, które myślę jest najważniejszym pytaniem dzisiejszego odcinka. Moją burzową historię mogliście zobaczyć dwa lata temu w wydaniu Kuriera Lubelskiego, który przeprowadził ze mną wtedy wywiad, w którym powiedziałem co nieco o tym, jak się to zaczęło. Myślę, że treść wam pokażę jeszcze w międzyczasie, ale przejdźmy może do pełnej historii. Moja przygoda z burzami zaczęła się w 2008 roku, kiedy miałem 10 lat. Obecnie mam 23 lata, także możecie sobie policzyć, w którym to roku było.
I to wyglądało tak, że w tamtym okresie bardzo często jeździłem ze swoim tatą na ryby. No i to było tak, że pojechaliśmy pod namiot na ryby, mieliśmy tam nocować. No i tejże nocy właśnie, kiedy nocowaliśmy pod tym namiotem nad jeziorem, przeszła nad nami potężna burza. Pamiętam ją do dziś, to wyglądało mniej więcej tak, że siedzieliśmy w namiocie i dosłownie tej noc przeszło nad tym jeziorem tornado. Pamiętam, jak właśnie wtedy w tym namiocie tata musiał trzymać namiot dosłownie w każdym kącie, żeby ten namiot po prostu nie odleciał, bo wyrywało nam te gwoździe, które trzymało namiot w ziemi. No i tak to właśnie wyglądało. Co ciekawe, po obudzeniu się, po wyjściu z tego namiotu, po zobaczeniu w ogóle wszystkich szkód, które w ogóle wskazywały na wystąpienie tego tornado, to nie były takie szkody, że drzewa były położone w jednym kierunku, po prostu wszystko było rozpierdzielone totalnie. Wędki o dziwo nie odleciały. Po wyjęciu wędek okazało się, że jeszcze złapały się na nie dwa karpie, także to jest dosyć śmieszne w tym wszystkim. No i tak to właśnie wyglądało. Od tego momentu tak jakby zaiskrzyło coś we mnie. Ta noc na tyle mnie poruszyła, że zacząłem się zastanawiać, czym właściwie są te zjawiska na niebie. Jak one powstają, skąd one się biorą właściwie. Wtedy właśnie bardzo lubiłem oglądać tego typu filmy na YouTube, czy jakieś przypadki, tornad itp. Po prostu strasznie mnie to ciekawiło. W 2011 roku właśnie uruchomiłem swój kanał na YouTube, na który wrzucałem swoje pierwsze materiały. No i z początku to były materiały prostego lajka, tak? Nie miałem żadnego pojęcia o tych burzach, po prostu nagrywałem to, co się dzieje na niebie. Nie wiedziałem, co to jest na niebie. Zawsze mówiłem, pamiętam, że z tej chmury zejdzie tornado, czy coś takiego oczywiście, co było oczywiście nieprawdą. Następnie Storm Chasing Skrobów. Tutaj coś cholernie oryginalnego, ja na tym punkcie jestem niesamowicie wyczulony, mianowicie burze, różne zjawiska atmosferyczne, monitorowane, komentowane, rejestrowane. Coś naprawdę ciekawego, by móc docenić naturę, czasem doświadczyć jej bezlitosności, tak? Bezlitosna. Polecam serdecznie. Ale z biegiem lat, tak, im więcej informacji pozyskiwałem, tym więcej mogłem powiedzieć na materiale. Ja zawsze byłem typem osoby, która zawsze dużo mówiła na swoich materiałach, co możecie zobaczyć w dzisiejszych materiałach, tak? Zawsze lubiłem mówić o tym, co czuję, o tym, co się dzieje, po prostu przeżywać również razem z widzami, którzy obejrzą ten materiał. Nie lubiłem tego ukrywać w sobie, nie chciałem być sztuczny, zawsze chciałem pokazywać prawdziwego mnie na tych materiałach, które prezentowałem na YouTube. Mam nadzieję, że... I myślę, że po prostu dopełniłem tego swojego celu. Z biegiem lat poznawałem innych ludzi, którzy również interesują się tym działem. No i tak się zaczęła moja przygoda z coraz to lepszym pozycjonowaniem, załóżmy, nazwijmy to tak, w tym dziale. Tam w tym dziale. W jakim dziale? Wtedy też poznałem pierwszych ludzi z Polski, którzy się tym interesowali. Zacząłem się z nimi wymieniać różnymi informacjami, zdjęciami, przeżyciami z takich zjawisk. No i tak z biegiem lat coraz bardziej umacniałem swoją wiedzę o burzach, tak? Ale tak, wiele osób, jest wielu innych youtuberów, tak, którzy nagrywają zjawiska burzowe, ale większość z nich po prostu nic nie mówi na tych filmach, po prostu pokazują jakieś tam wyładowania, formacje chmurowe, tak? Ja chciałem być oryginalny, po prostu nagrywać to wszystko w inny sposób, no i robię to do dzisiaj. Zdaję sobie sprawę z tego, że mój sprzęt nie jest jeszcze tak profesjonalny i chciałbym, żeby był. Tak, używam jeszcze czasami kamery, której używam jeszcze w 2008 roku, także możecie zobaczyć, jaka to jest przepaść jakościowa. Jednak z biegiem lat staram się ulepszać swój asortyment sprzętowy. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będę w stanie nagrywać profesjonalne materiały nawet w rozdzielczości 4K. Także zapowiada się naprawdę solidnie. Wiele inspiracji biorę z zagranicznych kanałów typu Majka Olbińskiego chociażby, który nagrywa najlepszy według mnie materiał na YouTubie w formie timelapsów. Ostatnio na moim kanale mogliście widzieć materiał właśnie wzorujący m.in. na jego materiałach film pod tytułem The Chase.
w którym zebrałem swoje najciekawsze jakieś tam materiały w formie timelapsów z ostatnich 5 lat, które tam się grzebały na dysku. Jakościowo może to nie jest jakiś powalający, ale przyszłe materiały myślę będą dużo lepsze. Drugim pytaniem od Swaxa było, czy planuję pościgi zaburzone na skalę ogólnokrajową. Myślę, że w przyszłości z pewnością będę planować. Oczywiście muszę też mieć za co je ścigać w kraju, bo pamiętajmy o tym, że każdy pościg burzowy swoje kosztuje. Tak? Ja muszę wydać pieniądze na paliwo. Paliwo nie jest tanie, jak wiemy. I po prostu, jeżeli się bardziej ustatkuję już, to myślę, że nie będzie z tym żadnego problemu, jeżeli będą jakieś bardzo ciekawe incydenty, załóżmy w zachodniej części kraju. Zapewne będzie to wyglądało tak po prostu, że będę się zmawiać z innymi łowcami na wspólne pościgi i się po prostu będziemy składać na te łowy, tak? Drugie pytanie jest od Kaspera 1922. Czy widziałeś kiedyś trąbę powietrzną na żywo? Powiem tak, poza tą sytuacją w namiocie nigdy nie widziałem tornada, na co oczywiście cały czas czekam, ale mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie po raz kolejny przeżyć to, co przeżyłem w 2008 roku, czyli spotkać się oko w oko z prawdziwym żywiołem. Ale nie, do tej pory nie widziałem trąby powietrznej na żywo i w dalszym ciągu czekam na ten moment, tak? Kolejne pytanie zadał Mateusz 13. Czy chciałbyś być członkiem polskich łowców burz? To jest bardzo ciekawe pytanie, ponieważ powiem krótko, jakbym chciał, myślę, że mógłbym być członkiem polskich łowców burz, jednak musiałbym mieć wtedy swoje jakieś tam zobowiązania, tak? Musiałbym być aktywny na stronie polskich łowców burz, a po prostu nie będę ukrywać, że też poza swoimi stronami, czy to na fejsie, czy na YouTubie, nie chce mi się publikować jakichś tam treści. Także myślę, że to jest kwestia do przemyślenia w kolejnych latach. Zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie, ale na ten moment myślę, że póki co myślę, że nie chcę na razie być. Kolejne pytanie zadał Błażej Sad. Jaki był najsilniejszy wiatr podczas burzy, którą łapałeś? Ciężkie pytanie, ponieważ nie mam żadnych mierników, które by liczyły porywy wiatru. Były sytuacje, w których załóżmy przy takim microburstie, czyli przy wiatrach prostoliniowych, silnych. Myślę, że mogło wiać powyżej 100 na godzinę. Myślę, że przynajmniej dwa razy się tak zdarzyło, że mogło wiać powyżej 100 na godzinę w czasie takiej burzy. No i ciężko mi coś więcej powiedzieć na ten temat, ponieważ nie mam mierników, tak? Także nie odpowiem ci dokładnie na to pytanie. Kolejne pytanie jest od Lindexa. Czym zajmujesz się na co dzień? Bardzo ciekawe pytanie, ponieważ poza samymi burzami mam wiele ciekawych pasji, mianowicie zajmuję się również produkcją muzyki, tak? Kiedyś byłem DJ-em. Obecnie głównie skupiam się na produkcji muzyki. Mimo tego, że robię to dosyć w amatorski sposób, to mam znajomości wśród DJ-ów i producentów w całej Polsce. Także ja też coś tam tworzę w tym kierunku. Interesuję się również sportem. Co robię na co dzień? Co? Lubię spać do późna. No i tyle w sumie. No. Kolejne pytanie od Lindexa brzmi, co najbardziej lubię w burzach? Też bardzo ciekawe pytanie, jak wiecie, po moich materiałach, moje materiały w tamtym roku najczęściej były o superkomórkach burzowych, tak? Co najbardziej lubię właśnie w tego typie burzy, to jest właśnie różnorodność, ale i respekt myślę tej siły, którą przynoszą superkomórki burzowe. Zawsze mnie jara to, jak widzę, załóżmy ten mezocyklon, czyli główne serce tego typu burzy. I każda ta burza po prostu jest inna, każda przynosi inne zjawiska. Tak, w sumie tak naprawdę to się tyczy wszystkiego rodzaju burz, tak? Czy to jakieś tam linie szkwałowe, wszystko, każda burza dosłownie jest inna i to jest w burzach najpiękniejsze, także myślę, że w burzach najbardziej lubię po prostu różnorodność i to, że każda burza nie wygląda tak samo. Kolejne pytanie jest od Itswina. Czy cokolwiek zarabiasz na łapaniu burz? Jak tak, co mniej więcej ile? No to pytanie odpowiem krótko, nie zarabiam w jakikolwiek sposób na łapaniu burz, a to ze względu na to, że w moich materiałach umieszczam muzykę, która jest objęta prawami autorskimi, która z automatu już odbiera możliwość zarabiania na filmach. Było parę materiałów, które jakieś tam przychody generowały, ale to były przychody z rzędu, nie wiem, 3 zł, także tak naprawdę nic z tego nie można wypłacić. Bo wypłacić można chyba dopiero 300 zł, także no nie zarabiam nic na burzach i myślę, że to jest najlepsza odpowiedź. Kolejne pytanie jest
również od Itswina. Czy będą jakieś live z łapania burz oprócz odcinków? Fajne pytanie. Myślę, że w przyszłości bez problemu takie rzeczy będą się pojawiać. Już nieraz na Facebooku, na swojej stronie na Facebooku, kto jeszcze nie widział, zapraszam. Prowadzę czasami jakieś transmisje na żywo, jeżeli są jakieś bardzo gwałtowne zjawiska. Robię to stosunkowo rzadko, ale to przede wszystkim właśnie przez to, że skupiam się na tworzeniu materiałów na YouTube. Ale jeżeli będę mieć, załóżmy, nie wiem, dwa telefony, to załóżmy na jednym telefonie mogę prowadzić transmisję live, w drugim mogę, załóżmy, nagrywać. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Ciężko mi w tym momencie powiedzieć, ile tych transmisji live może się pojawiać w kolejnych sezonach, ale myślę, że na pewno jakieś będą. Kolejne pytanie jest od Łowcy Burz Kielce. Kiedy byłeś pierwszy raz na łowach? Ciężko mi powiedzieć, ponieważ na łowy jeżdżę już od wielu dobrych lat. Początkowo jeździłem głównie rowerem w jakieś tam pola okoliczne, których odległość była maksymalnie 2 km od domu. A samochodem tak naprawdę zacząłem łowić półtora roku temu. Także staż w prawdziwym łowieniu samochodem mam dosyć krótki, ale tak jeżeli chodzi o takie łowienie, no to zawsze rowerem gdzieś tam jeździłem w pole, żeby mieć lepszy widok i robię to już od wielu dobrych lat. Kolejne pytanie zadał tutaj Michaś, czy gdzie nauczyłeś się tak dobrze rozpoznawać, czy to duża, czy mała komórka burza w ITP? O tym powiedziałem już w mojej historii, w której mówiłem o tym, jak się zaczęła moja przygoda z burzami. Jednak tak w skrócie, no powiem, że po prostu w swoim zakresie uczyłem się z internetu, czytałem przeróżne artykuły, czy to o chmurach, czy na YouTubie jakieś poradniki, no może nie poradniki, ale po prostu filmy, które obrazowały te zjawiska. I po prostu z biegiem lat obserwacji, czy to radarów, czy innych zdjęć satelitarnych, po prostu już jestem w stanie ocenić, tak, czy to jest mała, czy duża komórka burzowa, jaki to jest typ burzy. No tyle po prostu, tak. Kolejne pytanie zadał Ryba YouTube. Czy chciałbyś powiększyć swój obszar działań terenowych na większą część niż tylko okolice Lubartowa, Lubina? To pytanie jest bardzo podobne do tego, w którym mówiłem, odpowiadam na pytanie, czy chciałbym prowadzić łowy na terenie ogólnokrajowym, tak? Jak najbardziej chciałbym prowadzić łowy terenowe w większym obszarze, jednak to, tak jak wspomniałem, tyczy się nie tylko kosztów paliwa, ale i również czasu. W tamtym roku było czasami tak, że były jakieś burze w moim rejonie, a ja musiałem chodzić do pracy wtedy i nie mogłem po prostu pojechać na łowy, mimo że bardzo chciałbym. Ale jak najbardziej w przyszłych sezonach myślę, że będę inicjować takie większe wypady, czy to z innymi łowcami, czy samemu. Także jak najbardziej myślę, że będę powiększać te działania terenowe. Kolejne pytania są tutaj od Zjawiska Pogodowe, który zadał 3 bardzo ciekawe pytania, mianowicie: co byś wolał, aby każda burza generowała piękne szelfy i spektakularne chmury, ale nie generowała wyładowań? Czy aby wszystkie burze generowały masę wyładowań, ale zero widoków chmurowych? Fajne pytanie, myślę, że odpowiedź zależy od preferencji. Moją preferencją są akurat piękne struktury chmurowe, typu jakieś tam szelfiki, czy właśnie jakieś tam superkomórki burzowe. Jednak ma to też swoje drugie strony, bo czasami jest tak, że mamy, załóżmy, kilka dni z bardzo aktywnymi burzami, które generują masę wyładowań, ale załóżmy, nie mają żadnych takich fajnych struktur i po prostu po paru dniach już takich brakuje nam jakichś lepszych widoków, także ciężko jest odpowiedzieć na to pytanie, ale myślę, że jednak bardziej kieruję się w kierunku pięknych struktur burzowych, tak żeby mieć z czego nagrać na przykład właśnie te timelapsy, czy porobić fajne zdjęcia. Drugie pytanie od Zjawisk Pogodowych brzmi: czy jest możliwe, aby zimą przy dużej skrętności wiatru powstała mini superkomórka burzowa generująca opady śniegu? Powstanie superkomórki w takich warunkach jest jak najbardziej możliwe. Trzeba sobie na samym początku zadać pytanie, co jest potrzebne, aby powstała właściwie superkomórka, bo to czy to jest mini superkomórka, czy duża superkomórka, nie ma znaczenia. Na to wpływ mają takie same warunki w atmosferze, tak? Potrzebne są do tego właśnie odpowiednie uskoki wiatru, czyli tak potrzebna jest kinematyka po prostu, czyli ruchy powietrza w wyższych warstwach w atmosferze, ale i również odpowiednia wilgotność. Nazwijmy to tak, im lepsze są te warunki właśnie, o których wspomniałem, czyli uskoki wiatru oraz warunki termodynamiczne, czyli ta energia potencjalna dostępna konwekcyjnie, inaczej zwana CAPE-em, tym po prostu są silniejsze te superkomórki większe, a jeżeli mamy jakieś tam małe uskoki i małą chwiejność w atmosferze, to wtedy mogą właśnie powstawać mini superkomórki burzowe,
Również z opadami śniegu może tak się dziać właśnie, kiedy załóżmy mamy jakieś tam dodatnie temperatury, ale z chłodnym frontem załóżmy idą te dobre warunki i po prostu w wyższych warstwach mamy powietrze o różnych temperaturach, dzięki czemu może padać również z tych superkomórek śnieg. Idealnym na to przykładem jest właśnie dzisiejsza superkomórka burzowa z piątku 12 marca, która przeszła w rejonach Poznania. Powstała ona w warunkach spływu chłodnej masy powietrza pochodzenia polarno-morskiego. Mieliśmy dzisiaj dosyć dodatnie temperatury, ale możliwe były opady krupy śnieżnej właśnie przez to, że temperatura w różnych warstwach troposfery miała różne wartości, tak? I dzięki temu mogliśmy mieć opady krupy śnieżnej. Podobnie może być również z opadami śniegu. Nie wiem, czy akurat ta superkomórka generowała opady śniegu, ale krupę śnieżną jak najbardziej mogła generować. Ostatnim pytaniem od zjawisk pogodowych jest, czy da się rozpoznać downburst na radarze dopplerowskim? Bardzo ciekawe pytanie, na które Ci odpowiem, ukazując na komputerze pewien przykład. Żeby zrozumieć oraz wiedzieć, jak ocenić po radarze, czy mamy do czynienia ze zjawiskiem Michaelburst czy tam Downburst, musimy najpierw zrozumieć, w jaki sposób działa radar oraz w jaki sposób zachowują się te zjawiska. Zacznijmy może od zjawisk. W przypadku zjawiska Downburst mamy tutaj do czynienia z prostoliniowym, z bardzo silnym prądem zstępującym z chmury burzowej, który opadając na Ziemię rozchodzi się w każdym kierunku z bardzo szybką prędkością. Teraz przejdźmy do radaru. Mamy tutaj do czynienia z dwoma kolorami. Dla osób, które widzą coś takiego po raz pierwszy, może to się wydawać bardzo ciężkie do zrozumienia, jednak spójrzmy na to w inny sposób. Wszystko, co się zbliża do radaru, mamy zaznaczone na zielono, jednak wszystko, co się oddala od radaru, jest zaznaczone już na czerwono. Tak też jest w przypadku na tym przykładzie obrazu radarowego, w którym mamy po prawej stronie zielony kolor, czyli wszystko to, co się zbliża w kierunku radaru, tutaj znajduje się radar oczywiście, oraz na czerwono zaznaczone jest tutaj wszystko to, co już oddala się od radaru. Jednak zobaczmy, co się dzieje w tym kółku. Chodzi tutaj do jakichś zmian powietrza, prawdopodobnie jest to zjawisko Michaelburst bądź Downburst. Mamy tutaj zieloną masę powietrza, tak to nazwijmy, która idzie w kierunku radaru. A tak nie powinno być, bo nie idą tak masy powietrza. Oznacza to właśnie, że na występowanie prądu wstępującego z chmury burzowej, który rozchodzi powietrze oraz opady wokół obrębu występowania tego zjawiska. Kolejne pytanie jest od Kamila Rodaka. Który cyklon, z którym miałeś styczność, spodobał Ci się najbardziej? Ale tak naprawdę, co rozumiesz pod słowem cyklon? Bo cyklony to są głębokie niże, tak? Na Atlantyku mamy huragany, mamy orkany, to są tak naprawdę wszystko, to są cyklony o różnych nazwach. Nie wiem, czy cyklonem nazywasz w tym momencie burzę, czy coś innego, ale jeżeli chodzi o burzę, to myślę, że najbardziej mi się podobały... Ciężko jest określić jedną burzę, bo tak naprawdę jest wiele pięknych burz. Nazwanie cyklonem burzą, bo myślę, że o to Ci dokładnie chodziło. Powiem Ci, że po prostu najbardziej mi się podobają wszystkie superkomórki, które przychodzą w moim rejonie. Są to według mnie najfajniejsze burze, z jakimi łowca burz może mieć styczność. Najbardziej różnorodne, także... Na tym się kończy moja odpowiedź. Kolejne pytanie jest również od Kamila Rodaka, który zadał pytanie, czy miałeś taką sytuację, że podczas burzy obawiałeś się o swoje życie? Ciekawe pytanie, które również ma związek z tym, co mówiłem na samym początku materiału odnośnie mojej historii związanej z początkiem mojej działalności. Właśnie wtedy, w tej nocy pod namiotem, myślę, że wtedy najbardziej się obawiałem o swoje życie, będąc pod tym namiotem. No to było... Bardzo straszne, traumatyczne przeżycie, nie ukrywam, że to utkwiło w mojej pamięci i no nie było do tej pory żadnego innego, które by mnie tak przeraziło jak wtedy, tak? Kolejne tutaj pytanie zadał BMW M4, który pyta o to, jakie miałeś najgorsze wspomnienie z burzą? Myślę, że może to się wydawać dla Was śmieszne, ale najgorszym dla mnie wspomnieniem z burzą było wtedy, kiedy zagliwałem się w swoim samochodem w błocie podczas pościgu superkomórki burzowej, z której film nawet mogliście widzieć na moim kanale, czego oczywiście nie pokazałem na filmie, ale no wtedy utknąłem w kałuży, rodzina musiała tutaj po mnie przyjeżdżać, wyciągać mnie z tej kałuży. No to było dosyć denerwujące dla mnie, że utknąłem i nie mogłem łapać się burzy, że to było dla mnie najgorsze wspomnienie z burzą po prostu, które objawiło się po prostu niedosytem z tej burzy, tak? Bo to była naprawdę potężna burza, bardzo fajna. Żałuję, że nie udało mi się z niej więcej nagrać, także to było tyle. I kolejne właśnie pytanie od BMW M4 jest, czym się poruszasz na łowie, czyli markę samochodu? Jak widziałeś na zdjęciu, jest to samochód Audi A4 B5 z 98 roku. Bardzo fajny samochód na takie łowy.
Aczkolwiek brakuje mi w tym samochodzie właśnie napędu na 4 koła, żeby właśnie unikać takich sytuacji jak utknięcia w jakimś błocie czy coś podobnego. Kolejne pytanie jest od rolnika 330. Ile razy w sezonie zdarzało się w twoim rejonie nawałnice? Ciężko mi jest określić, bo też tak, nie każdą burzę nazwiemy nawałnicą. Nawałnicą nazwiemy jedynie te, które są jakieś naprawdę silne, generują gwałtowne zjawiska, czyli no po prostu te najbardziej ekstremalne, tak? Ja takich burz raczej nie zliczam, nie liczę w ciągu sezonu ile było, także niestety nie odpowiem ci na to pytanie. Kolejne pytanie jest od Kaspiana. Jaka jest twoja ulubiona piosenka? Ciężko mi powiedzieć po prostu. Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja ogólnie preferuję raczej muzykę taką imprezową. W takiej też muzyce właśnie działam, jeżeli chodzi o produkcję muzyki. Także ogólnie wszystkie takie imprezowe piosenki są moje ulubione. Ciężko jest mi stwierdzić taką jedną, która mi się najbardziej podoba. Drugie pytanie od Kaspiana. Masz ulubiony film? Oczywiście, że mam, chociaż to jest raczej saga, mianowicie jest to seria Gwiezdnych Wojen. Uwielbiam tą serię. Nawet piosenkę w filmie z najsilniejszą burzą sezonu 2020 mogliście słyszeć, to była piosenka z Gwiezdnych Wojen. Także jest moja ulubiona seria filmów. No i tyle. Kolejne pytania zadała Sara Nowak. Czy w samochodzie jest bezpiecznie, gdy uderzy piorun? Jak najbardziej jest bezpiecznie, pamiętajmy, że przy zamkniętym samochodzie chroni nas klatka Harenfighta, która blokuje przy dostaniu się jakichkolwiek wyładowań do wnętrza samochodu, które by groziło porażeniem właśnie nas. Każdy piorun, który miałby uderzyć w samochód, przychodzi do ziemi, także jak najbardziej jesteśmy w tym momencie bezpieczni. Drugie pytanie od Sary. Czy widziałeś uderzenie pioruna z bliska, na przykład 100 metrów? Było takie wyładowanie. Myślę, że właśnie jedno z najbardziej takich pamiętnych jest z nocy, bodajże w 2014 roku, jeżeli dobrze pamiętam, czy tam 2013. Myślę, że w tle pokażę wam to wyładowanie, które nagrywam dosłownie z swojego domu. W odległości około 70 metrów uderzyło wyładowanie za blokiem w dom, powiedzmy, sąsiada. Tak? No to było najbliższe takie wyładowanie, które najbardziej pamiętam. Myślę, że to było około 70-80 metrów. I ostatnie pytanie od Sary brzmi: czy błyskawice mają jakieś nazwy? Jak najbardziej błyskawice mają swoje nazwy, wyróżniamy przede wszystkim wyładowania doziemne, tak? Wyładowania doziemne dodatnie, czyli takie, które uderzają z samego czubka chmury, kowadła, które mają w sobie największą energię. Nazywamy je również inaczej gromem z jasnego nieba. Są też wyładowania ujemne, które po prostu uderzają z niższych piętr. Są wyładowania chmurowe, które jedno z takich wyładowań, które ma swoją nazwę, to jest na przykład Anvil Crawler, czyli takie wyładowanie, które bardzo często w nocy widzimy w czasie jakiejś odchodzącej już burzy, które przeciera dosłownie całe niebo. Ale strzał! To właśnie jest taki typ wyładowania. Kolejne pytanie jest od Oskara. To ja mam takie pytanko. Jak myślisz, czy w tym roku i czy na przestrzeni następnych lat bardzo zwiększy się ilość tornad w Polsce? Ciekawe pytanie, na które mi jest ciężko odpowiedzieć, ponieważ każdy rok jest tak naprawdę inny. Chociażby w Ameryce, załóżmy na przykładzie tego minionego sezonu burzowego, w tamtym roku na przykład nie było tak wielu tornad, kiedy mieli tam 2 lata temu. Także każdy rok jest inny. Pamiętajmy o tym, że może jest ocieplenie klimatu, tak? Co może wpływać na podniesienie się temperatur oceanów, mórz itp. Może to wpływać na inne prądy, tak? Bo te prądy mogą mieć jakiś tam wpływ na pogodę w Polsce. Ale czy będziemy mieć więcej tornad? Nie wiem. Tornada zawsze były, mówi się o nich dopiero od kilku lat, tak naprawdę od kiedy coraz więcej osób zaczyna je rejestrować, zaczyna się interesować rejestrowaniem ich. Także ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Kolejne pytanie jest od Maxia Włodachu. Pogoda, burza i przyroda. Jak uzbierałeś tyle subskrypcji? Sam jestem zaskoczony tym faktem. Ostatni sezon burzowy przyniósł mi przyrost z rzędu 2500 subskrypcji. Mam obecnie coś około 3030 bodajże. To było po tym materiale z gwałtownych burz na Lubelszczyznę, w którym bardzo dużo się działo. Mieliśmy układ burzowy, mieliśmy super komórki burzowe. Ten film wtedy pojawił się na stronie głównie YouTube'a, co
przyniosło mi wyświetlenia z rzędu 150 tysięcy ponad. I też wiele osób wtedy zauważyło, jaki content tworzę. Wiele osób to zainteresowało, co ja robię. I dzięki temu myślę, że głównie zdobyłem tyle subskrypcji. Kolejne pytanie od Maxia. W jakim programie zazwyczaj montujesz swoje materiały na kanał? Ogólnie montuję wszystko w Sony Vegasie 14, chociaż teraz przeszedłem na 16. Również robię niektóre przeróbki w Adobe Lightroom oraz w Photoshopie, aczkolwiek to się tyczy głównie zdjęć, ale tak, jeżeli chodzi o obróbkę filmów, wszystko głównie robię w Sony Vegasie. Kolejne pytanie od Szymka. Ile masz lat i kiedy zamierzasz pokazać twarz? PS, dałem 3-miesięcznego suba. Jak już wspomniałem, mam 23 lata, jak widać, jestem tutaj. I dzięki za pomoc w osiągnięciu 3000 subskrypcji. Na sam koniec przejdę może jeszcze do ostatniego pytania zadanego przez Rybę TV, który pytał o plan na nadchodzący sezon burzowy. Ciężko jest mi odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ muszę wam powiedzieć o tym, że pod koniec marca wyjeżdżam do Szwecji na okres około do końca roku dosłownie tego, także niestety nie będziecie mogli widzieć tegorocznych materiałów z pościgów burzowych na terenie kraju. Jednak jeżeli jakieś burze będą się pojawiać na terenie Szwecji, no jak najbardziej będę mógł je nagrać dla was oczywiście. Nie będę mieć tam aż takich środków transportu jak tutaj. Jednak będę robić co w mojej mocy, żeby wam nagrać jak najwięcej materiału. Niestety w Szwecji jest mniej burz, także nie możemy się spodziewać jakichś tam kokosów ze strony burz. Ale pomyślę, ale będę starał się dla was nagrywać jak najwięcej. Przede wszystkim myślę, będę skupiać się nad nagrywaniem tych serii edukacyjnych i to myślę będzie główny content w tym roku. Ale tak jak wspomniałem, no niestety burz z tego sezonu nie będzie z Polski. No i tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, oczywiście zadawajcie je w komentarzach pod tym materiałem. Oczywiście, że aby rozróżnić komentarze odnoszące się do tego filmu, a pytań do przyszłego filmu, poprzedzajcie pytania w nawiasie pisząc pytanie, abym wiedział, co jest tak naprawdę pytaniem do przyszłego materiału, a co jest odpowiedzią na pytania, na które odpowiedziałem w tym materiale, tak? Na ten moment to było wszystko. Dzięki wam wielkie za obejrzenie tego materiału. Nie wiem, ile on trwa, ale myślę, że jak na pierwszy raz nie było aż tak tragicznie. Napiszcie, co sądzicie o tym materiale. Napiszcie swoją opinię, co zmienić, co ulepszyć w swoich przyszłych materiałach. Tak jak robicie to zawsze. Ja się jak najbardziej do tego zawsze stosuję. Także dzięki jeszcze raz za obejrzenie i widzimy się w przyszłych materiałach. Hejos!